Cześć, witam. Dzisiaj odcinek nowej serii Kupię Sprzedam Elektryka. Cześć, witam. Dzisiaj taką chciałem rozpocząć nową serię Kupię Sprzedam Elektryka. Ostatnio bardzo dużo takich maili dostawałem, że ktoś coś chce kupić, ktoś coś chce sprzedać. A ja generalnie już mam tyle tego wszystkiego na głowie, że czasem mi się to wszystko gubi i wymyśliłem tak sobie to i mam do Was pytanie, jak Wam się ten pomysł podoba, żeby robić takie cykliczne filmy, gdzie będę umieszczał takie ogłoszenia, kto chce to kupić, kto chce to sprzedać, no i oczywiście można się tam w komentarzach dogadywać, wymieniać informacje i tak dalej. Myślę, że to gdzieś będzie pomocne. Na przykład kiedyś opowiadałem o takim Leafie, którego spotkałem przez przypadek na placu leasingowym pod Warszawą i ktoś z widzów go kupił, jest zadowolony, napisał do mnie z podziękowaniami, więc stwierdziłem, że ma to jakiś sens. No i spróbuję pociągnąć taką serię, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Myślę, żeby od razu jakieś tu zasady wprowadzić. Mogą być to auta generalnie od kogoś, kto tym jeździł, myślę, minimum rok. Czyli tutaj raczej nie na zasadzie, że ktoś sprowadził elektryka i chce tutaj mieć darmową reklamę, bo nie o to mi chodzi. Raczej ktoś, jeśli jeździł rok, dwa, trzy lata jakimś elektrykiem i chce go sprzedać, to bardzo proszę o maila tam naprądpopolsce@gmail.com. Niech podeślę, ja sobie to tam w miarę możliwości przejrzę i jeśli uznam, że jest ok, spoko auto, to zaprezentuję. Oczywiście to nie będzie się wiązało z tym, że ja te auta jakoś znam osobiście, no bo nie jestem w stanie tych wszystkich aut poznać. Aczkolwiek jeśli to auto będzie z okolic Krakowa, nie ma problemu się dogadać, mogę podjechać, coś o tym aucie nagrać, posprawdzać OBD2, czujnikiem lakieru i tak dalej. Ale to tak mówię, tu w okolicach generalnie, no Małopolska w ten sposób może. Serię mam zamiar nazwać Kupię, Sprzedam Elektryka, jak mówiłem. No i drugi taki dział elektryków, poza tymi osobami prywatnymi, które pojeździły tym jakiś dłuższy czas i mogą coś na ten temat powiedzieć, no to będą samochody takie właśnie z placów leasingowych, od dealerów. Też tutaj czasem mi takie informacje dochodzą od znajomych, od na przykład tego dealera, który kiedyś mi wypożyczał Leafy na testy, że jakieś tam auto mają, ktoś sobie wymienił jakiegoś kolejnego elektryka i no i jest fajny samochód. Jakoś mi się tak ostatnio troszkę takich tematów nazbierało, więc pierwszy, nie przedłużając, pierwszy film z serii. Aktualnie z tego co wiem, bo wczoraj umawiałem się na przegląd już drugi po 30 000 Niro. I tam zgadałem się z panem Łukaszem, że kolejne już ich demo Niro będzie na sprzedaż. To jest dokładnie takie auto, jak ja testowałem i takie auto, jakie użytkujemy na co dzień. Czyli to mamy wersję 64 kWh, wersja L to jest ta środkowa z pakietem BSD. Tak to się bodajże ten pakiet nazywał wtedy, bo to jest auto z 2020 roku. Tu jedna uwaga od razu, z 2020 roku nie ma możliwości zamontowania haka, bo nie ma na tablicy znamionowej tej wagi przyczepki, no i bez tego, znaczy hak się da zamontować, ale nie da się go wbić w dowód. Także de facto się nie da haka mieć. To jest taki minus tych aut z 2020 roku, natomiast poza tym to dla mnie to jest dalej świetne auto, bo ma wszystko co ma mieć, czyli tutaj LEDy, aktywny tempomat, utrzymanie na pasie ruchu, podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę, wszystkie te systemy bezpieczeństwa, no naprawdę dla mnie mistrzostwo świata. Poza tym, że ostatnio mi się zaczęło marzyć o Kii EV6, to dla mnie E-Niro tutaj stosunek jakości do ceny i zasięgu do ceny to jest dalej numer jeden, także takie auto, ono jeszcze bodajże nie jest wystawione nigdzie na Otomoto, natomiast jeśli ktoś by był zainteresowany, to łatwo wygooglować Kia Wadowscy Gaj Kraków i tam albo prosić z panią Kasią, albo z panem Łukaszem, oni będą wiedzieć o co chodzi. Oni tam z tymi elektrykami najbardziej tam się zajmują w tej firmie i wiem, że będzie za 159 900, tak będzie to auto wystawione. Czyli dokładnie takie, jakie możecie oglądać na moich filmach. Uważam, że oferta dość fajna, bo auto świeże, tam pewnie parę miesięcy tylko od jego rejestracji upłynęło. No na pewno ciekawa propozycja. To jest taka pierwsza propozycja, gdzie wiem, że będzie takie auto do sprzedania na dniach. Natomiast druga dość ciekawa propozycja tu jest od znajomego, który mi tu przekazał taką informację, że mają na Jasnogórskiej w Nissanie Leafa 2. To jest rok produkcji 2019, ale w związku z tymi zawirowaniami z dopłatami rejestracja dopiero 2020 sierpień bodajże. Także auto no de facto co jeździło pewnie z pół roku, ma przejechane poniżej 10 tysięcy i z tego co pamiętam to poniżej 98 tysięcy będzie kosztowało. To jest wersja ta taka podstawowa w miarę Accenta, ale w ładnym takim czarnym kolorze. Czarny nie jest za szczególny do utrzymania, ale niektórym się podoba. Auto wygląda ślicznie. Natomiast tak na marginesie, ja tam się wyleczyłem z ciemnych kolorów, bo trzeba mieć czas, żeby to myć, bo jak się tego nie myje, to nie wygląda to zbyt ładnie. Ale auto generalnie jest igiełka, auto jest jak nowe, no naprawdę kilka miesięcy użytkowane, przebieg też znikomy i no auto jest liczne, praktycznie pachnie fabryką. Także taki Leaf. Można mieć fajnego Leafa dzisiaj za niecałą stówkę albo za niecałe 160 E-Niro. Takie dwa samochody dzisiaj mi wpadły gdzieś tam w oko, o takich się dowiedziałem. Patrzyłem też na ten samochód tutaj naszego widza na OLX-ie, ale on już jest sprzedany, o którym mówiłem poprzednio, bo też chciałem go tutaj ująć w tej serii, ale chyba już się sprzedał, a kontakt mi się gdzieś zagubił do pana. Dobra, mniejsza z tym. Co tutaj dalej chciałem powiedzieć? Aha, no i że to ma być seria Kupię, Sprzedam, to też mam tutaj kilku widzów, którzy poszukują jakichś aut. I aktualnie poszukiwany jest, chce widz kupić, jeden z moich widzów, Hyundai Ioniqa 28 kWh. Ma być to auto w dobrym stanie, z oryginalnym przebiegiem, najlepiej fabryczną gwarancją. Jeśli ktoś ma takie auto lub w najbliższych dniach będzie sprzedawał, jak leasing się kończył, wiem, że te leasingi gdzieś były 3,5 roku temu zawierane na te pierwsze Ioniki, więc 3 lata leasing plus pół roku potem jeszcze auto najlepiej mieć, więc powinny takie auta się pojawiać. Jeśli ktoś tutaj z widzów ma takie auto, będzie miał takie auto, to też proszę o kontakt do mnie na maila, bo jest tutaj fajny klient i można by się było dogadać, nie trzeba będzie płacić za wystawianie ogłoszeń i tak dalej. A tak na marginesie Ioniq to jest naprawdę świetne auto, ta wersja 28 kWh, bardzo oszczędne, naprawdę no, rewelacyjne i bardzo niedocenione, a na pewno godne uwagi. Także taki Ioniq 28 kWh jest poszukiwany. Ostatnio dwóch moich znajomych zakupiło takie auto i są zadowoleni, także tutaj za to auto ręczę. Nie mówię, że za konkretny egzemplarz, bo konkretnych egzemplarzy różnych po Polsce trochę stoi. Także poszukujemy pewnego Ioniqa 28, a drugi temat to tutaj też kilku widzów dopytywało się, czy nie mam gdzieś jakiegoś, zresztą pytanie, czy nie sprzedaję Leafa jest powtarzającym się non-stop pytaniem, więc poszukiwane są takie w miarę świeże roczniki 2.15, 2.16, 2.17 Leafy 24 lub 30 kWh i najlepiej z niezdegradowaną baterią, czyli tu generalnie dobrze, żeby auto miało te 12 kresek, czyli powyżej 80% SOH. Tak to wygląda, no bo jak spadnie poniżej 85, to spada kreska. Także jeśli ktoś ma takiego Leafa, też z pewną historią, trochę nim pojeździł i chce sprzedać, to też prosiłbym informację na maila, a ja już to przekażę osobom, które poszukują tego typu samochodów. I ogólnie oczywiście taka prośba, żeby po tym filmie, jeśli ktoś ma jakieś auto do kupienia, chce sprzedać, to bym prosił, żeby mailowo takie rzeczy do mnie wysyłać. W komentarzach oczywiście też nie mam nic przeciwko temu, proszę się takimi dzielić rzeczami, natomiast ustawiony mam tak YouTube'a, że on linków nie przyjmuje. Te linki muszę sprawdzać, a niestety czasami gdzieś to w ogóle ginie w jakichś spamach dziwnych i czasami takie komentarze na przykład pojawiają mi się po jakimś czasie, a widzę, że w ogóle wcześniej ich nie było, choć sprawdzam ten folder, gdzie lądują takie rzeczy ze spamem. Dlatego tak jest, że no niestety jakiś mądrala zaczął dawać linki do jakichś stron z wirusami i stwierdziłem, że nie, no tak nie będę się bawił i zablokowałem możliwość wstawiania linków. Dlatego proszę, żeby mi wysyłać tego typu rzeczy na mailowo, a ja już potem zrobię kolejny odcinek i powstawiam te linki w opisie i będzie można sobie dojść do, no że tak powiem, do wymiany informacji, kto chce co sprzedać, kto chce co kupić. Aha, jeszcze tak dodam, że to Niro, które będzie do sprzedania, to demo, to jest dokładnie w takim samym kolorze, czyli to się nazywa kolor Platinum Graphic, z tego co sobie tu zanotowałem. No i chyba tyle w temacie. Myślę, że zakończę tym pierwszy odcinek serii Kupię, Sprzedam Elektryka. Zobaczymy, jak to będzie się niosło, zobaczymy, czy będzie zapotrzebowanie. Także jeśli ktoś coś ma do kupienia, do sprzedania, to zapraszam do kontaktu, żeby było z czego tworzyć kolejne odcinki. A, jeszcze PS takie małe. Byłem ostatnio też pod Warszawą w Grzędach na placu polizingowym PKO Leasing i tam znowu jest Leaf do sprzedania, natomiast nie jest to ten Leaf, o którym mówiłem. Ja tam przejrzałem jego raport Dekry i wynikało z niego, że był uderzony z przodu. No i jak oglądałem go na żywo, to niestety był uderzony z przodu i to nie byłby jakiś wielki problem, bo to nie była jakaś wielka szkoda. Natomiast on został według mnie źle naprawiony. No nie chcę tutaj się wypowiadać, bo nie jestem blacharzem, ale tam nie zostały wymienione te błotniki przednie, tylko zostały szpachlowane. Jest to zrobione dość niechlujnie. Tak na pierwszy rzut oka od razu ta maska widać, że coś nie pasuje. A do tego ktoś się na tym aucie, że tak powiem, wyżywał, albo nie wiem co z nim robił, bo auto też jest bardzo świeżutkie, ma tam parę tysięcy kilometrów przebiegu, a ma zamontowane jakieś łyse nastoletnie opony przypadkowe i do tego jeszcze różne na różnych osiach, także nie wiem co to auto przeszło, nie znam jego historii, nie wiem nic na jego temat, natomiast no tu bym, jeśli ktoś by się zainteresował tym autem polizingowym na PKO Leasing, to radzę podjechać tam najlepiej z blacharzem, oni będą w stanie to ocenić, czy warto takie auto kupować, czy nie, bo mi ono się na pierwszy rzut oka nie spodobało, także tamto, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku, który jeszcze nie był serią Kupię, Sprzedam Elektryka, ale gdzieś tam wspominałem o tym samochodzie, bo mi akurat wpadł w oko, to już tego auta nie ma, natomiast to, co jest na dzień dzisiejszy, to już jest co innego, także też proszę zawsze zwracać uwagę na to, w jakim momencie jest publikacja, bo to wszystko się będzie pewnie dynamicznie zmieniać, jak się wszystko na rynku zmienia. Dobra, kończę, bo za długi ten odcinek wyjdzie. Jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wspieranie kanału, bardzo, bardzo jest mi miło, bardzo jestem wdzięczny za taką formę wsparcia. No i co? No i do zobaczenia, cześć!